Cześć kochani! Może nie kochani. Znaczy kocham was bardzo, ale... Ale zabraniają mi mówić kochani! On zabrania, on, sam on! Mówi, że nadużywam tego słowa, a ja was naprawdę kocham! No dobra, to zaczynamy inaczej. No hej! Słuchajcie, dzisiaj kolejna niedziela i spędzamy ją oczywiście gdzie? Na torze WRC, Warsaw Rally Center w Warszawie na Ursusie. Ale dzisiejszy odcinek nie będzie tylko o jeżdżeniu i fajnym miejscu, na którym można poćwiczyć techniki driftingowe, rajdowe, po prostu techniki jazdy, ale dzisiaj będzie raczej o naprawach, bo było ich dużo. Serwis. Zobaczycie, jak sobie radzimy, żeby po prostu po pierwszych jakichś kontaktach, stłuczkach nie jechać do domu, tylko faktycznie, żeby działać. Podwójne nagrywanie. Słuchajcie, muszę wam coś pokazać. Może samochód nie jest za bardzo wyględny, ale za to widać, że jest po walkach. Widać, że dzielnie tutaj jeździł. Tylko dlaczego odjeżdża? Co się stało? Zbudowanie. Ojej, no ubolewam, bo widzę, że samochód... O! O, co za szkoda. Ale projekt... Na projekt szczęście. Szczonu, proszę bardzo. Okej. Wybrak i bardzo dobrze. No mam nadzieję też, że do zobaczenia, oby szybko. Samochód z Wrak Race, no proszę. Ale projekt. I bardzo dobrze, dobry jest ten samochód, powiem wam, że projekt gruby. Super! Pierwszym kormowody wyszły. A w jaki jest tutaj silniczek? 2 litry, 150. 2 litry, 150. I drugi silniczek... No, ten sam silnik włożony. Własna ręcznie z kolegą. Wystarczy. Super. A co jeszcze jest zrobione tutaj w tym samochodzie? Hamulec? Nie. Nie ma ręcznego? Właśnie na fabryczny nie działa. Zaspawany jest most. Zaspawany most, samochód seryjny i się można dobrze bawić, nie? Welcome in 2020. Oh yeah. Oh yeah. Pamiętasz ten tekst? 2020? Nie. A z kim się nie umiałeś zrozumieć? Pamiętasz? A, mówię o Wikinach. No. To on nie wiedział, o co ja pytam dokładnie. Jedyna osoba, która mnie nie zrozumiała. Magia montażu pomogła. No. Tak jak teraz magię montażu, cyk! Aj. No nie! Nie, gorzej! Ja to naprawię. Gorzej tutaj lampa poszła. It's not bad. It's okay. Thank you. Are you scary? No, it's awesome. Ale jest okej, samochód nie ten, nie ma to. Co to jest? Chwila, potrzymaj. Ała. To się naprawia. Naprawa samochodów driftingowych. Jak się naprawia samochody driftingowe? Bardzo ładnie to wyglądało. Pierwszy przejazd od razu zaliczony. Drift, stłuczka, wszystko. Po prostu rewelacja. Łoma jakiegoś przynieść, żeby to wyglądać. Mamy ten. Tak? Tu, poczekaj. Ustawimy to. Naprawianie samochodów driftingowych.
odjąć, wiesz, odjąć blaszkę. Jest okej? Falujemy. Dawaj. Najlepiej pachnie z pychu. O. Jak naprawić urwany zderzak? Nie ma już nawet miejsca na kołek. Nie ma miejsca, w związku z tym serwis zaczyna od oczyszczenia powierzchni płaskiej. Zostaje to wykonane bardzo poprawnie. Przygotowanie do łączenia elementów. Teraz zostaje użyta taśma łącząca elementy. Logo sponsora nie zakrywaj. O właśnie! Uważaj na logo sponsora. Logo sponsora nie może być zakrywane. Bo Karolina będzie zła. Łączymy. Dlaczego? Prawy guzik. To nie będzie przychodzić. No jak nie będzie? O! Serwis. Zaczyna łączenie elementów. Karolina, co powiesz? Co się stało? Mamy nagrania. Dlaczego będzie to nic nie kosztować? To jest trening. Bardzo dobry trening. Samochód przede mną, niestety Pawełkowi zablokował się gaz, więc wyspinował przez to, a że ja byłam dosyć blisko, to z dosyć dużym impetem wleciałam w niego. No i się skończyło na tym, że troszeczkę pogięłam sobie... A dwa razy już tego naprawiać. Zobacz, jakie poszerzenia zrobiliśmy tutaj. Słuchaj, no robimy tuning cały czas, nie? Pracujemy ciężko na tuning. Zobacz, jakie poszerzenia. Ja bym stawił tutaj większe koło. Tak. Większy negatyw, taki 90 stopni na razie. Taki jak ten gościu, który miał obok nas, prawda? Tam, który to jest? Nie ma go na trasie. Tak, taki 45 stopni. Największy. Albo nawet 60. Wychodząc z założenia, że im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, prawda? No tak. Więc takim samochodem można sobie robić takie samochody. Ale Bubble Bee już nie znaczy terenu. Już kończy, proszę Państwa, niecałe 5 minut. Zapraszamy za kierownicę. Był? A byłem po klucze do Marka. A gdzieś ty był? Lecą chłopaki, lecą świnie. To jest teraz BMW, która ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, a to jeszcze kolejny sześć koni. Takich zaprzęgowych. Zobaczcie, jak sobie dobrze radzi. Tak to wygląda i tak strat dużych nie ma. Jesteś ten jeden koń mechaniczny, pociągowy, fizyczny, fizyczny. Napracowałeś się trochę. Może odkryłeś powołanie teraz w biznesie blacharskim, zamiast grafice. Nie. Czyli po godzinach usługi blacharskie, w dzień grafika, montaż. Nie będę spał, będę jak wampir, nie? No. Jak taki wiesz. Po co spać? Życie i tak jest za krótkie, żeby nie tracić na spanie. Ale zobacz, ładnie, zderzak. Tak. Pokaż ty. Idziemy pokazać. Tu jest piękne, profesjonalne mocowanie zderzaka, żeby się nie zamknęło, nie otworzyło, nie ocierało. Tak, tu była pełna profeska. Tutaj otwieranie, bujanie, skakanie, to są metody naprawy tego samochodu. Tak, wiecie co jest piękne? Piękne jest to, że tutaj się jeździ się 3 godziny i to non-stop na odcince i po prostu się jeździ, więc ma się z tego ogromny fan. Samochody to wytrzymują, więc pełne szapoba dla tych biednych BMW, które tutaj jeżdżą, ale widzicie, dobre samochody wytrzymują.
No i słuchajcie, walka tutaj jest ostra cały czas, wszyscy naprawiają. Im dłużej trenują, tym więcej do naprawiania. Naturalne, ale jak widzicie, ludzie się nie poddają i to jest najważniejsze, że jest taki fajny duch walki i jaka satysfakcja, w końcu się naprawi i później można pojeździć. Naprawdę, kurczę, chciałam powiedzieć, że to lepsze niż seks. Może nie lepsze, ale równie fajne.